Z Rybnicy Leśnej wyruszył w piątek 14. rajd górski Korona Gór Polski organizowany przez Wojskowe Koło PTTK przy klubie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Wojskowe Koło PTTK w Łasku zalicza się do najlepszych w kraju. Wielokrotnie zdobywało nagrody za prężną działalność, a konkurencja wcale nie jest mała. Przy wojsku działa bowiem w Polsce aż 130 takich kół. Co ciekawe, wśród piechurów było wiele pań. Rajdy są otwarte dla wszystkich, dlatego są tu nie tylko wojskowi, ale i przedstawiciele innych służb mundurowych, policjanci czy po prostu osoby zaprzyjaźnione z kołem. Od jakiego czasu pani należy do tego klubu? Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że już będzie, znaczy odkąd klub istnieje, tak, bo wcześniej był to oddział, ale no myślę, że to jest ładnych kilkanaście lat. A proszę mi powiedzieć, dlaczego, skąd ta pasja? Co to daje w takim codziennym życiu? To, że wyjeżdżacie na kilka dni w góry, chodzicie, chociaż widzicie się często w pracy. Nie, w pracy się nie widujemy, bo jesteśmy tak naprawdę, mimo że jesteśmy przedstawicielami służb mundurowych, to pracujemy w różnych miejscach, więc się nie spotykamy. I to jest jedna wartość, to, że możemy pobyć razem, pobawić się, rozumiemy się, myślę, że ze względu na specyfikę naszej pracy. A to przede wszystkim, co nam daje PTTK, to, że możemy obcować z przyrodą, uprawiać wspólnie turystykę, po co PTTK powstało. A to jest, nie wiem, odpoczynek, pasja, oderwanie się od codziennych problemów. Jak by to pani nazwała ze swojego punktu widzenia? No to jest wspaniały relaks, odpoczynek, tak, reset, bo kiedy jesteśmy razem, tak jak widzicie państwo, bawimy się świetnie, żartujemy, więc nie myślimy o codzienności, o tym, co jest w pracy, o tym, co zostało w domu, a poza tym obcujemy z przyrodą, co też świetnie relaksuje. A co na was zrobiło największe wrażenie tutaj, w kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej? Ja mogę powiedzieć za siebie. Ja już wiem, że Melafir to jest skała wulkaniczna, a jakby to zmieniło moje wyobrażenie romantycznej nazwy, która kojarzyła się z kamieniem do pierścionka. I wiem, po co Melafir jest. Tak, że jadąc pociągiem, to gdzieś tam pod torami kolejowymi właśnie jest ta skała. Po Rybnicy Leśnej oprowadzali uczestników rajdu pracownicy kopalń surowców skalnych Bartnicy, właściciela działającej tu kopalni Melafiru, Ireneusz Płatek, kierownik kopalni, opowiadał m.in. o tym, jak wydobywa się melafir, do czego jest wykorzystywany. Marcin Zamojski, główny specjalista spółki do spraw ochrony środowiska w KSS Bartnica, mówił nie tylko o prowadzonych przez zakład działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ale opowiadał też o występujących w okolicy kopalni szczególnie cennych gatunkach zwierząt i roślin. Firma prowadzi monitoring siedlisk przyrodniczych ptaków, nietoperzy i owadów, więc wielbiciele natury usłyszeli sporo ciekawostek. To niesamowite, że na przykład na terenie wyrobiska systematycznie wzrasta ilość żerujących nietoperzy, głównie przez oświetlenie nocą infrastruktury kopalni. Do światła lecą owady, które są pożywieniem nietoperzy. Piechurzy weszli m.in. na dawną hałdę, którą kopalnia obsadziła kilkunastoma tysiącami drzew. Z przywróconej naturze góry rozciąga się super widok na okolice. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy 14. edycję rajdu Korona Gór Polski. Jest to rajd organizowany przez nasze tutaj wojskowe koło PTTK. Pomysł taki, że no chcemy zdobyć jak najwięcej szczytów zaliczonych do Korony Gór Polski. I takim szczytem jest Wali Góra, pobliska tutaj w Górach Kamiennych oraz Wielka Sowa w Górach Sowich. Rajd trzydniowy, nastawiony na turystykę aktywną, zrzeszający miłośników gór, który odbywa się właśnie w górach i który ma na celu przede wszystkim turystykę kwalifikowaną w postaci turystyki górskiej. Najbardziej takim karkołomnym rajdem był rajd na Babią Górę. Diablak, inaczej Zdradziecka Góra, bardzo trudne warunki pogodowe. Również ekstremalnym przeżyciem było wycieczka w Bieszczady, gdzie trudne warunki pogodowe, ale no mówię, tutaj już takie są mniejsze góry. Każdy rajd coś przynosi ze sobą, jakieś ciekawe przygody. A proszę jeszcze powiedzieć, co zrobiło na was największe wrażenie tutaj w kopalniach surowców skalnych w Bartnicy, w kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej? Tak się złożyło, że trafiliśmy na roboty strzałowe, jak tutaj szliśmy od strony
od strony schroniska, także wszystkim to się podobało i poza tym ogrom tej kopalni, jaka ta kopalnia jest duża i jak to w ogóle tutaj funkcjonuje. Tak. Czy gdzieś w Polsce spotkaliście się z podobnym widokiem? Nie, jest to nasza pierwsza tutaj doświadczenie, jeżeli chodzi o zakład, w ogóle zwiedzanie czynnego zakładu, także bardzo serdecznie dziękujemy, że umożliwili nam Państwo zwiedzanie tej kopalni.